1 stycznia 2009 roku uczniowie i nauczyciele z zespołu szkół nr 2 w Szczytnie przystąpili do realizacji projektu Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Koordynatorem projektu był pan Paweł Lutrzykowski. Projekt przewidywał też udział partnera Stowarzyszenia Klubu Pro Publico Bono, skąd pochodzi zastępca koordynatora, pan Stefan Kiepurski. Pozostałymi członkami zespołu byli pani Ewa Elsner, księgowa, oraz prowadzący zajęcia pani Izabela Lutrzykowska, pan Tomasz Banul, pani Karolina Duda, pani Katarzyna Lekstan-Lipińska, pani Katarzyna Ritter, którą zastąpiła później pani Alina Niezgoda. Cennych wskazówek i trafnych uwag udzieliła pani dyrektor Danuta Barbara Maroszek. Czy warto było zorganizować taki projekt? Myślę, że tak. Wprawdzie nie wszyscy uczniowie zaangażowali się w pracę, ale było naprawdę sporo uczniów, dla których projekt wiele dał. Jeżeli ktoś przychodził na zajęcia i pracował na zajęciach, to myślę, że mógł się bardzo dużo nauczyć. Poza tym uczniowie dostali pomoce naukowe, podręczniki, kursy multimedialne, które myślę, że mam nadzieję, że będą je wykorzystywać. Na zajęciach robiliśmy plakaty, pisaliśmy ulotki, robiliśmy dużo zadań z książki. Zajęcia angielskiego nauczyły mnie wiele nowych słówek, jak się wymawia, także pisania listu, różnych wypracowań po angielsku. Na zajęciach wykorzystywaliśmy różne pomoce multimedialne, tak jak na przykład laptop, rzutnik. Także dostaliśmy podręczniki, słowniki. Pani często dawała nam różne także pomoce, które kserowała wcześniej. Rekrutacja do projektu odbyła się na podstawie testu diagnozującego przeprowadzonego wśród uczniów zespołu szkół nr 2 w Szczytnie. W zajęciach brało udział 45 uczniów z zespołu szkół nr 2, uczących się w klasach pierwszej i drugiej technikum, kształcących w zawodach technik hotelarz, technik kucharz i technik kelner. Celem naszego projektu było podniesienie kompetencji językowych uczniów naszej szkoły, przygotowujących się do pracy w zawodzie, w ogóle w branży gastronomiczno-turystycznej. Myślę, że to było bardzo interesujące doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla nas nauczycieli, ponieważ uczniowie mieli możliwość profesjonalnego przygotowania się do wybranego przez siebie zawodu, oczywiście jeżeli chodzi o kompetencje językowe, a dla nas nauczycieli myślę, że była to bardzo ciekawa przygoda z pracą recepcjonisty, kelnera, pracowników obiektów gastronomiczno-turystycznych. Dla mnie osobiście było to bardzo interesujące doświadczenie, dlatego że mogłam zdobyć oczywiście zupełnie nowe doświadczenie, ale i również mogłam wzbogacić swój warsztat pracy. Projekt obejmował przeprowadzenie 100 godzin teoretycznych zajęć i 40 praktycznych dla każdej z trzech grup. Ćwiczenia, nagrywania filmów z językowej autoprezentacji, językowych dyskursów na wybrany temat w zawodach, będących przedmiotem kształcenia w placówce pisania językowego CV. Celem projektu było przede wszystkim podniesienie kompetencji z języka angielskiego zawodowego. Wśród uczniów nie uczących się wcześniej tego języka lub uczących się, ale odnoszących słabe wyniki zamieszkujących głównie tereny wiejskie. Ważne było, aby uczniowie nabyli umiejętności w zakresie języka angielskiego zawarte w podstawie programowej dla zawodów technik hotelarz, technik kelner, technik kucharz. Pewnego razu na Radzie Pedagogicznej usłyszeliśmy, że jest możliwość zorganizowania, napisania projektu, który podniósłby w jakiś sposób kwalifikacje naszych uczniów. Razem z innymi anglistami postanowiliśmy zebrać się i przygotować taki projekt. Czasu mieliśmy niemało, bo jedynie 15 dni, dlatego spędziliśmy
długie noce i pisaliśmy ten projekt, myśleliśmy, szukaliśmy pomocy na stronach internetowych. Uczniowie wyrównali dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia. Podnieśli poziom swojej motywacji do nauki tego języka. Sprzyja temu zastosowanie nowoczesnego instrumentarium ICT, doposażenie zaplecza szkoły w materiały dydaktyczne i sprzęt techniczny. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach w oparciu o podstawy programowe i standardy egzaminacyjne przez zespół 6 pedagogów anglistów z wykorzystaniem zakupionego w ramach cross-financingu sprzętu i pomocy dydaktycznych właściwych dla tego typu zajęć. Na kursie otrzymaliśmy dużo przydatnych rzeczy, między innymi płyty z różnymi programami do na przykład konwersacji, zadań z gramatyki. Między innymi pomogło nam to w teście końcowym, który okazał się dość prostym, bo byliśmy dobrze przygotowani. Nauczyciele dużo nam pomogli, byli bardzo dobrze przygotowani do tego kursu i bardzo nas wspierali. Zakupiono nowoczesny sprzęt techniczny, podnoszący efektywność w procesie nauczania na łączną kwotę brutto 10 257 zł. W skład wchodziły dwie tablice interaktywne, projektor, stolik, mobilny ekran, dwa laptopy oraz pomoce dydaktyczne właściwe dla tego typu zajęć, m.in. podręczniki, słowniki, dwa programy multimedialne do nauki języka angielskiego, fiszki, zbiór korespondencji w języku angielskim. Brałam udział w zajęciach z języka angielskiego. Mój poziom języka trochę się zwiększył. Mam większy zasób słownictwa, który dotyczy mojego zawodu, czyli kucharza. W zajęciach brałam udział bardzo chętnie. Zajęcia były dosyć dobrze przygotowane do naszych potrzeb. Catering był też bardzo dobry. Jeżeli będzie taka możliwość, że będzie kolejny kurs, z chęcią wezmę w nim udział. Zajęcia odbiegały od tradycyjnych zajęć szkolnych. Catering okazał się niebywałą i nieocenioną motywacją do uczestniczenia w zajęciach. Oprócz tego beneficjentom zwrócono koszty dojazdu. Dla wyróżniających się uczestników przewidziano nagrody oraz stosowne certyfikaty świadczące o poziomie zdobytej wiedzy.